Przed wybuchem II wojny światowej flota bombowców Luftwaffe składała się głównie z samolotów o skromnych możliwościach, z których wiele było początkowo projektowanych do celów cywilnych. Jedynie Junkers 88 wyróżniał się jako naprawdę zaawansowany model w swojej klasie, przewyższając pod względem właściwości inne typy bombowców. Jednak konstrukcja ta miała kilka problemów, z których jednym z najbardziej znaczących była mała wewnętrzna komora bombowa. To ograniczenie oznaczało, że część ładunku bombowego musiała być przenoszona na zewnątrz, co ograniczało jego prędkość i osiągi. Potrzebne było coś nowego. W lipcu 1939 roku Biuro Techniczne Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy zainicjowało nowy program mający doprowadzić do zaprojektowania bombowca kategorii Bomber B. Samolot ten miał w dalszej perspektywie zastąpić podstawowe bombowce średnie Luftwaffe oraz wypełnić lukę pomiędzy samolotami Junkers Ju-88, a znacznie cięższymi bombowcami Heinkel H-177 zaliczanymi do kategorii Bomber A. Samolot kategorii Bomber B miał być przedstawicielem nowej generacji wielozadaniowych maszyn łączących w jednym właściwości bombowców średnich i szybkich. Do tej pory w Luftwaffe obowiązywał podział na trzy kategorie. Schnelle Bomber, szybkie bombowce, gdzie przedstawicielem tej grupy samolotów był Ju-88, Mittlere Bomber, średnie bombowce, które reprezentował He-111 i Schwere Bomber, ciężkie bombowce, gdzie funkcjonował projekt He-177. Właśnie Bomber B miał połączyć i zastąpić dwie pierwsze kategorie. Nowa konstrukcja miała spełniać niezwykle wygórowane wymagania. Dwusilnikowy samolot z kabiną ciśnieniową i trzema ludźmi załogi wyposażony miał być w zdalnie sterowane stanowiska broni pokładowej, a jako jednostki napędowe wybrano znajdujące się jeszcze w fazie rozwojowej silniki Daimler-Benz DB 604 lub Junkers Jumo 222, które miały zapewnić maksymalną prędkość 670 km/h oraz przelotową 600 km/h na wysokości 7000 metrów z ładunkiem 2000 kg bomb, który samolot miałby przenieść na odległość 1800 km. Firma Junkers od początku rywalizacji o otrzymanie z Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy zamówienia na Bomber B miała w ręku wiele atutów. Już od 1937 roku konstruktorzy firmy prowadzili pracę nad bombowcem latającym na dużych wysokościach, którego projekt otrzymał oznaczenie F-73. Samolot ten również miał być napędzany silnikami Jumo 222 lub Jumo 223. Już po oficjalnym ogłoszeniu konkursu w czołówce faworytów znalazła się konstrukcja firmy Junkers, której założenia opracował profesor Heinrich Hertel. Nowa konstrukcja otrzymała oznaczenie Junkers 288, a jej pierwszy prototyp miał zostać ukończony już w październiku 1940 roku, podczas gdy produkcja seryjna miała ruszyć z początkiem 1942 roku. Mniej optymizmu wykazywał jednak główny twórca samolotu, szef biura konstrukcyjnego Ernst Zindel, który miał lepszy wgląd w proces rozwoju Jumo 222. Prace nad nowym silnikiem bardzo się przeciągały i nie można było realnie ustalić terminu ich zakończenia. W związku z powyższym pierwsze cztery prototypy nowego samolotu miały zostać wyposażone w silniki BMW 801 G o maksymalnej mocy startowej 1730 koni mechanicznych, zamiast Jumo 222 o maksymalnej mocy po 2000 koni mechanicznych. Makieta samolotu została zbadana przez przedstawicieli Biura Technicznego pod koniec listopada 1939 roku i otrzymała pozytywną opinię wraz z decyzją o kontynuowaniu prac. Kompletna drewniana atrapa kadłuba została przedstawiona w maju 1940 roku wysłannikom Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy, co zakończyło się podpisaniem umowy na dostarczenie 3 egzemplarzy prototypowych. Aby zaoszczędzić na czasie i przyspieszyć próby, prototypy samolotu Ju-88 V2 i Ju-88 V5 wyposażone zostały na potrzeby testów w przednią część kadłuba Ju-288. Przeróbki ukończono latem 1940 roku i w tym czasie wiele lotów za sterami tak zmodernizowanych samolotów wykonali piloci testowi Junkersa Flugkapitanen Holzbauer lub i Peuschen. Ich wyniki były zadowalające. Równocześnie rozpoczęto próby dwóch różnych modeli hamulców aerodynamicznych. Pod koniec stycznia 1941 roku ukończony został pierwszy prototyp Junkers Ju 288 V1, który napędzany był silnikami gwiazdowymi BMW 801 G o maksymalnej mocy startowej 1730 koni mechanicznych ze śmigłami typu VDM o przestawnym skoku. Maszyna wyposażona została w trzyosobową ciśnieniową kabinę, uzbrojenie obronne nie zostało zamontowane, a w kadłubie umieszczono tylko makiety stanowisk strzeleckich. Samolot miał rozpiętość 18,3 metra, długość 16,4 metra, a wysokość 4,7 metra. Pierwszy lot prototypu miał miejsce w ostatnich dniach stycznia 1941 roku. Już wstępne testy wykazały, że z uwagi na zbyt słabe jednostki napędowe nie ma on szans na spełnienie wygórowanych oczekiwań ze strony Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy. Po kilku tygodniach prób samolot spalił się w marcu 1941 roku. Junkers Ju 288 V2 wystartował do pierwszego lotu w marcu 1941 roku. Również ten samolot napędzany był gwiazdowymi silnikami BMW 801 G, posiadał makiety stanowisk strzeleckich oraz kabinę ciśnieniową dla trzech członków załogi. Dodatkowym wyposażeniem były hamulce aerodynamiczne lotu nurkowego montowane na górnych i dolnych klapach do lądowania. W porównaniu z pierwszym prototypem, samolot otrzymał dłuższe skrzydła o rozpiętości 20,2 metra. W trakcie prób Ju-288 V2 otrzymał wojskowe oznakowanie BG+GR. Podczas prób w styczniu i w lipcu 1942 roku doszło do złamania goleni podwozia. Nie jest jednak jasne, czy po drugim wypadku maszynę naprawiono i powróciła do testów. Trzeci prototyp Junkersa 288 V3 oblatano 18 kwietnia 1941 roku. Samolot był w zasadzie identyczny z drugim prototypem, ale otrzymał nowe skrzydła o większej rozpiętości 22 metrów. Próby fabryczne trwały do czerwca 1941 roku. W międzyczasie, w kwietniu samolot trafił na lotnisko testowe w Rechlinie, gdzie podczas jednego z lądowań uszkodzone zostało podwozie. Po powrocie do zakładów Junkers otrzymał on wzmocnione podwozie, ale i to rozwiązanie nie było do końca zadowalające, wobec czego prototyp samolotu Junkers 88 V16 w celu przeprowadzenia testów wyposażono w różne typy podwozia, z których miano wybrać najlepsze rozwiązanie dla Junkersa 288. Na stanowisku testowym w Tarnewitz przeprowadzono testy uzbrojenia, w tym lawety ogonowej typu F-15. W samolocie zamontowano też makiety stanowisk strzeleckich. Krótko po odbyciu 100. lotu samolot został uszkodzony podczas przymusowego lądowania. Jumo 222 był niemieckim silnikiem lotniczym dużej mocy firmy Junkers, zaprojektowanym pod kierownictwem Ferdinanda Brandnera z Junkers Motorenwerke. Silnik był piekielną maszyną o 6 rzędach cylindrów w układzie heksagonalnym. Ta 24-cylindrowa, przewidziana do zastosowania bezpośredniego wtrysku paliwa oraz turbodoładowana konstrukcja była przewidziana do napędu nowych typów samolotów bojowych. Brandner skutecznie prowadził projekt, ale za każdym razem, gdy prototypowe silniki osiągały wyniki żądane przez władze, generał Milch zmieniał warunki brzegowe i jednostkę napędową musiano znowu przerabiać. Milch uważał, że trzeba niejako karać firmę Junkers za to, że jako jedyna produkuje zarówno płatowce, jak również silniki do samolotów. W efekcie silnik Jumo 222, który oczywiście miał też realne wady, właściwie nigdy nie trafił do produkcji. Za 10 milionów marek sprzedano licencje, dokumentację i oprzyrządowanie produkcyjne Japończykom. Kiedy rozpoczęto budowę prototypów Junkersa 288, a pierwszy ukończono w połowie 1940 roku, początkowo planowano napędzać te samoloty właśnie dwoma 24-cylindrowymi silnikami Jumo 222, każdy o mocy ponad 2040 koni mechanicznych. Jednak problemy rozwojowe związane z Jumo 222 sprawiły, że zamiast tego pierwsze prototypy zostały wyposażone w silniki gwiazdowe BMW 801. Anulowanie programu Junkers Ju 288 było znaczącą decyzją, naznaczoną połączeniem trudności technicznych i zmianą priorytetów podczas II wojny światowej. Początkowo pomyślany jako najnowocześniejszy średni bombowiec w ramach ambitnego programu Bomber B, Ju 288 borykał się z ciągłymi wyzwaniami technicznymi, z których najbardziej istotnym problemem był silnik. Osiągnięcia pożądanych osiągów samolotu napotykały ciągłe przeszkody rozwojowe. Silniki te, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej mocy i wydajności, konsekwentnie nie spełniały oczekiwań, co prowadziło do opóźnień i słabszych wyników w testach prototypów. W miarę postępu wojny potrzeby Luftwaffe i kierunek strategiczny uległy zmianie. Przedłużający się rozwój i niemożność rozwiązania problemów technicznych Junkersa 288 sprawiły, że środki przeznaczone na projekt były coraz częściej postrzegane jako nieuzasadnione, zwłaszcza w obliczu bardziej bezpośrednich żądań wojennych. Niemiecka produkcja samolotów znajdowała się pod znaczną presją, a priorytetem były projekty, które można było szybko zrealizować i które miały bezpośrednie znaczenie bojowe. Oprócz problemów z silnikiem, Ju-288 borykał się także z innymi złożonościami konstrukcyjnymi, takimi jak skomplikowany i problematyczny układ podwozia. Te trudności techniczne spotęgowały opóźnienia i zwiększyły koszty projektu. W 1943 roku stało się jasne, że Ju-288 nie osiągnie swoich celów w rozsądnych ramach czasowych i budżecie. W rezultacie Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy podjęło decyzję o zakończeniu programu Ju-288. Anulowanie produkcji było częścią szerszej racjonalizacji wysiłków w zakresie produkcji samolotów w Niemczech, której celem było skoncentrowanie zasobów na mniejszej liczbie typów samolotów, ale które można było produkować i wdrażać w sposób bardziej niezawodny. Zaprzestanie programu Ju-288 umożliwiło Luftwaffe przekierowanie swoich ograniczonych zasobów na inne projekty, szczególnie te, które obiecywały natychmiastowe zyski z wysiłku wojennego. W ten sposób Ju-288, który wiele obiecywał jako bombowiec nowej generacji, zakończył swój rozwój jako eksperymentalny prototyp, nigdy nie spełniając swojej zamierzonej roli w arsenale Luftwaffe. W okresie powojennym Junkers Ju-288, mimo że w czasie II wojny światowej nie osiągnął statusu operacyjnego, wzbudził zainteresowanie wprowadzonymi przez konstruktorów zaawansowanymi koncepcjami i technologiami. Siły sojusznicze, szczególnie Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, chętnie badały niemiecką technologię lotnictwa wojennego, aby uzyskać spostrzeżenia, które można byłoby zastosować w ich własnych programach rozwoju samolotów. Częścią tej analizy był Ju-288 ze swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Jednym z kluczowych aspektów zainteresowania Ju-288 była jego zaawansowana konstrukcja aerodynamiczna. Samolot miał zwartą i opływową konstrukcję bezstopniowego kokpitu, co było wówczas stosunkowo nową koncepcją, oferującą lepszą aerodynamikę i widoczność. To podejście projektowe zostało później zaobserwowane w różnych powojennych projektach samolotów. Kolejnym przedmiotem badań była podjęta przez Ju-288 próba wykorzystania kabiny ciśnieniowej do operacji na dużych wysokościach, ponieważ stanowiła ona znaczący krok w kierunku opracowania samolotu zdolnego do skutecznego operowania na większych wysokościach. Przedmiotem analizy była także złożona i ambitna konstrukcja samolotu, w szczególności jego zespół napędowy i układ podwozia. Chociaż systemy te okazały się problematyczne i przyczyniły się do anulowania projektu, jednak reprezentowały przyszłościową inżynierię, która przesuwała granice istniejącej technologii. Wnioski wyciągnięte z niedociągnięć tych systemów wpłynęły na przyszłe projektowanie i rozwój samolotów, pomagając uniknąć podobnych pułapek. Co więcej, na uwagę zasługuje zdalnie sterowany system uzbrojenia obronnego Ju-288. System ten był wczesną próbą zmniejszenia oporu i poprawy zdolności obronnych bez uszczerbku dla właściwości aerodynamicznych. Takie koncepcje odegrały kluczową rolę w ewolucji konstrukcji wieży strzelniczej w późniejszych samolotach. Chociaż sam Junkers 288 nie miał bezpośredniego wpływu na wojnę, dane i spostrzeżenia zdobyte podczas jego rozwoju przyczyniły się do powojennej technologii lotniczej. Badanie jego konstrukcji i systemów dostarczyło cennych wniosków dla przyszłego rozwoju samolotów, wpływając na projekty samolotów wojskowych i cywilnych w kolejnych dziesięcioleciach. Dziedzictwo Ju-288 polega zatem na jego roli jako odskoczni w rozwoju technologii lotniczej, ilustrującej zarówno ambicje, jak i wyzwania stojące przed inżynierią lotniczą w kluczowym okresie w historii rozwoju lotnictwa.